Witajcie, cześć, Mateusz z tej strony, witam Was w kolejnym odcinku Nieporadnika, gdzie będziemy grać sobie w grę z konsoli Xbox One. Gra jest dosyć taka nietypowa, być może indyk tak zwany, Kalimba, powstała w pełni w Unity, o czym gdzieś była, albo była już informacja, bo nie, będzie dopiero. Zobaczycie, że jest to gra zrobiona w Unity. Jest to gra zręcznościowa, taka z elementami trochę puzzli, zagadek, parę poziomów przeszedłem dosłownie, mi się spodobała ta gra osobiście, jest taki pozytywny vibe w niej. Gdzieś tam oczywiście Microsoft Studios, tu bez dwóch zdań. I oczywiście tutaj firma, która to robi, czyli Press Play. No i tu będzie teraz informacja o tym, że to jest powered by Unity. Dokładnie. Dobra, słuchajcie, to jest Kalimba. Ja teraz klikam A, zielone, mam tutaj pad, tak, trzymam sobie pada, w którym gram. Podłączony pad jest podłączony kablem do komputera, słuchajcie. Komputer z kolei, korzystając z aplikacji Xboxa, łączy się z konsolą i streamuje zawartość z konsoli prosto na mój ekran. W związku z tym ja jestem w stanie na komputerze, korzystając z tego softu, którym nagrywam Heroes of the Storm, Hearthstone'a i wszystkie gry PC-towe, nagrywać również zawartość z Xboxa. Mieliśmy już okazję to przetestować raz, korzystałem wtedy z, grałem wtedy w grę Rayman Origins bodajże, czy któregoś Raymana. Jedyny mankament tam był taki, że troszeczkę przycinało, ponieważ całe to streamowanie szło przez sieć bezprzewodową. A w tej chwili mam zrobioną tutaj w tym swoim nowym mieszkaniu sieć od zera i jest wszystko połączone kabeleczkami. A kabeleczki są, mają to do siebie, słuchajcie, że są fizyczne i fizycznie łączą urządzenia. W związku z tym to połączenie jest A, bardziej stabilne, a B po prostu mocniejsze, szybsze. Można streamować w lepszej jakości. HerKM, taki mam nick. I to jest śmieszne teraz, że jak ja tu zmieniam coś w tym menu, to automatycznie się zmienia też trójkąciki po jednym trójkąciku na raz. Dobrze, i wrócimy sobie do Spiritual Journey. Tu są dwa poziomy. Muzyczka taka bardzo spokojna, indykowa. Trochę osobiście przyznam się szczerze, że kiedyś startowaliśmy do Imagine Cupa. I to mi bardzo przypomina moją muzykę z Imagine Cupa. W sensie nie jest taka sama dokładnie, ale to są te klimaty. Ja kiedyś taką muzykę komponowałem mniej więcej. Może nie aż takie jakości, dobra, to było takie trochę, wiecie, SM muzyk z piątą klepką, której mu brak właściwie tej piątej klepki, no ale nieważne. Takie klimaty były tej muzyki, jak chcecie kiedyś posłuchać, to może wrzucę kiedyś jakiś taki spotlight z tej muzyki. Dajcie znać w komentarzach, a ja w tym czasie wejdę sobie tutaj. Teraz tak, te poziomy tutaj, które widzicie, to jest mapa w tej chwili, ja chodzę sobie tym takim białym pamperkiem, to jest biała wiedźma. No i celem gry jest oczywiście zbieranie pewnych elementów, zrobienie tego jak najszybciej. Przy okazji nie zginięcie, bo za każde zginięcie tracicie zebrane elementy. No i jak uda wam się przejść dany poziom z maksem tych zbierajek, który chyba zawsze jest 70, przynajmniej zawsze do tej pory było 70, to wówczas dostaniecie złoty totem. Zbierzecie wszystko i nie zginiecie przy okazji. To wtedy dostajecie złoty totem, jak widzicie, ja wszystkie tutaj wygrindowałem poziomy i po prostu się wracałem, żeby to przejść. Tu gdzieś można jeszcze jakoś było zoomować. Tak wygląda cały świat, który tutaj można przejść, więc widzicie, że to jest bardzo duże. Ja dopiero jestem na początku, raz, dwa, trzy, sześć poziomów przeszedłem. Przejdziemy kolejny i wam wytłumaczę w tym momencie mechaniki gry, jak już będziemy w grze. This new ability was pretty fun, she thought. It was as if the game was now more than just a straight up platformer. Okej. Jaką inną zdolność mamy? A ja już to grałem, czy nie grałem? Dobra, teraz tak. Ogólnie mamy takie dwa totemy, którymi sobie sterujemy. Jak widzicie, jak jedę w lewo w jednym z nich, to drugi też idzie automatycznie. I tak samo oczywiście, jeśli idziemy w prawo. Teraz na X mogę zamieniać je miejscami, co będzie istotne później. Ten trójkąt, który tu widzicie, to jest trójkąt do tajemnego poziomu, w którym można coś specjalnego zrobić. Dobra, wejdźmy tam. To jest poziom, który będziemy wykorzystywać. Tak. Not everybody can take first place. The trick is not coming in last. Okay. Sucks. Score 15 points or more. Trzeba 15 punktów zdobyć. Przy czym widzicie, że teraz co to się stało? Została odwrócona grawitacja dla jednej z tych postaci, aczkolwiek jak ja będę zamieniał je, to one też będą tą grawitację otrzymywały. Double jumpa tu nie ma, aczkolwiek w pewnych poziomach może się zdarzyć tak, że te postacie będą jedna na drugiej. I wtedy jest double jump. I to jest wszystko na razie, jeśli chodzi o sterowanie. Op, op. A, no właśnie. Jak się trafi na ten czarny ten, to akurat ginie. A wtedy powoduje, że postać ginie.
Dlatego trzeba uważać bardzo. Uff, udało się. Dobra. I za robienie tego typu poziomów, to są poziomy bonusowe, dostajecie achievementy. Okej. Dostałem achievement? Nie dostałem achievementu. Albo nie, dlatego że już robiłem to. Dlatego jestem zdziwiony. No ale okej, wracamy teraz do poziomu i próbujemy przejść zwykły poziom. Tak jak powiedziałem, staramy się jak najmniej zginąć. O właśnie, zginąłem teraz, więc mi się poziom zresartuje. I już stracę jeden trójkącik, który gdzieś tam kiedyś zbiorę. Idziemy na razie dalej. Okej, na razie sobie radzimy. Tu trzeba uważać. O i teraz ten kryształ jak zbiorę, to powoduje, że zielony ma odwróconą grawitację. O. I teraz musimy kombinować tak, żeby... z drugiej strony właśnie przez różową lawę... Przepraszam, że przerwałem zdanie. Przez różową lawę może przejść tylko różowy. Zielony może przejść tylko przez zieloną lawę, która jest tam dalej. Ja chcę wszystkie znajdźki zebrać. No, może mi się to niekoniecznie musi udać. Więc na razie się skupię po prostu na przejściu tego poziomu. No i teraz... przepraszam, tak, chcę. Ten niech leci tam do góry. Teraz tu, no te znajdźki mógłbym tam wszystkie brać, ale na razie mi to nie jest potrzebne, bo i tak nie zrobię złotego tego totemu, więc weźmiemy po prostu to, co jest. I teraz jak zbiorę ten... to coś, to widzicie, że znika część terenu. Ja teraz muszę tu przemanipulować tak, żeby... Dobra, to już wiem, co trzeba zrobić w tą stronę. Tak, żeby po prostu się dostać wszystkimi tymi stworzonkami tu. I teraz jak te dwa te zostaną aktywowane, to mogę się tutaj dostać. No i tak jak powiedziałem, dany kolor zjada, tak? Czyli zielony zjadany jest przez ten fioletowy, różowy kolor, a fioletowy zjadany przez vice versa tak zwaną. No i teraz nie mogę też wpaść w to czarne, więc muszę odwrócić grawitację, na przykład w ten sposób. O, zostałem zjedzony. Okej. To nie jest takie łatwe, ale są, widzicie, checkpointy całkiem sprytnie zrobione. Ja już teraz 3 życia straciłem i dlatego resetowałem ten poziom dużo razy, żeby spróbować go zrobić na full optymalnie. Ale jak widzicie, tutaj już teraz się aż w to nie bawię. Na tym etapie tutaj zawsze poległem. O, właśnie dlatego. To wcale nie jest takie łatwe. Aaaa! No właśnie. Oj, przepraszam. No dobra, dużo tych śmierci mam. No ale już trudno. Za szybko. To nie jest tak łatwo skoordynować. Ja chyba muszę w tą dziurę wlecieć, bo inaczej to ja tego nie zrobię. Dobra, i teraz się dostać tam na prawo. Jak to zrobić? Ten do... Aha, bo ten tylko dochodzi do połowy. Dobra. Dobra. Okej. Okay. Checkpoint kolejny zaliczony. No i teraz właśnie, nie? To co powiedziałem, możemy się starać zbierać jak najwięcej tych znajdziek. Aha, teraz tu też jest chyba... Okej, okay, to w miarę prosto poszło. Teraz będzie trochę skakania. Nie trafiłem. Zdarza się. Za szybko. Dobra. I tu teraz za chwilę jak wskoczę w to, to mi się grawitacja odwróci dla zielonego. A, tylko że muszę zielonym to złapać. Haha, to nie takie łatwe. O, no właśnie, tylko że przez to, że teraz się zamieniłem potem miejscami, to zielony, to czerwony zginął, czy fioletowy zginął w zielonej lawie. Kurczaki, to nie jest takie łatwe. Kurczę, dobra. Muszę to jakoś na zintegrować. A, za szybko robię tą zmianę. Dobra, już wiem, przepraszam. Teraz mogę zamienić i właśnie. Już jest ok. I teraz są ze sobą nałożeni, więc jak wyskoczę raz, to potem mogę drugi raz wyskoczyć tym drugim właśnie. A to dodatkowo powoduje, że się tak właśnie rozchodzimy. O, i teraz jest pro... A, dobra, już wiem, co muszę zrobić.
tam przeskoczyć i robić tak. Hop. W sumie to bardzo fajny poziom będzie, bo pokaże bardzo dużo tej mechaniki tej mapy. Teraz mogę się zamienić i temu odwrócić grawitację. Muszę ich zrównać. Dobra. To już teraz się uda. Dziękuję bardzo. To poszło, pękło, dobra. No teraz się odwróciło i widzicie. I teraz musimy zrobić to, co wcześniej robiliśmy. Jesus Christ. To dla osób, które są, mają OCD tak zwane i zawsze muszą koniecznie przejść każdy poziom optymalnie do tego złotego totemu, to naprawdę jest skomplikowane. Dobra, tam jest już totem finalny. Ale ja bym chciał zebrać jeszcze jak najwięcej tych znajdziek. Aaaa! Dobra. I to jest już totem finalny. Dochodzimy. 66 tych złapałem. Coś tam pominąłem, ale specjalnie pominąłem. Niestety 17 śmierci. No i podsumowanie poziomu teraz. Reptilicus wygląda w ten sposób. Trochę jak z Raymana, ale chyba ta gra była wcześniej niż Rayman. 66, no ale niestety strata za śmierci 17 tych znajdziek straciłem. Niestety, więc 48 tylko zrobiłem. Tym razem nie udało się, ale można oczywiście poziom zrestartować i zagrać jeszcze raz. Ten totem wędruje z powrotem na tutaj tą górę i wchodzimy do kolejnego poziomu. Więc ja myślę, że ja zagram jeszcze ten jeden poziom, żeby sobie się pobawić trochę. Mam nadzieję, że wam się ta gra podoba. Co? Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. He was sort of a boss in this first world, but the shaman wasn't worried. She already knew about his weak spots. W sumie... The orange ones! W sumie z bossem jeszcze nie miałem do czynienia, więc to będzie pierwszy boss, więc może dobrze, że to zagrałem. A tu ogólnie fabuła jest taka, że jest ta szamanka, która była sobie na tej wyspie, na której my jesteśmy. No i miała taki totem, który powodował, że ciemność jakby uciekała, ale ten totem został zburzony, w związku z tym teraz musimy znaleźć właśnie te elementy, dlatego ten totem tam jest zbudowany na tym ekranie wyboru planszy, poziomu. A teraz będzie boss jakiś. Bez muzyki. To będzie boss. Nienawidzę bossów w grach platformowych. Dobra, nic się nie dzieje na razie. Okej. Co teraz? Oj, oj. A, chyba trzeba uciekać przed tym gościem, po prostu. Na tym polega boss. Dobra, to uciekamy. No nie, to jest bez szans. Jak ja mam temu uciec? Nie, nie mogę się zmienić, przepraszam, przepraszam. Dobra, tu będzie dużo śmierci. Nie da się szybciej biec. Jesus Christ, jak ja mam te pomarańczowe rzeczy zebrać? Muszę iść w lewo potem, bo inaczej nie ominę tego jej. Już mam 4 śmierci i 4 znajdźki. Aaaa! Jesus Christ! Dobra, ja to teraz dostanę jakiegoś chyba... To będzie straszne. Typowy przykład, jak Mateuszek failuje w tego typu grach. X! X! Chciałem X'a zrobić! Dammit. Żeby się zamieniły miejscami po prostu w postacie. To jest najgorsze. No nie! Ale jak ja mam to ominąć? Aaa, tak można to robić, to sprytne. Dobra. No nie! Naprawdę? Dobra. Ale już wiemy, jak to działa, nie? Ja mogę doskakiwać. Jesus Christ, to jest zbyt stresowe.
Nie, to! To! Aaaa! Nie, dobra, tak. Teraz się zamieniacie. Dobra. Jest boss! O Jezus, co teraz? Aaaa! Rozrywam za tyle. Dobra. Aaaa! Kurczę. Aaaa! I co, i reset od zera? Nie, uff. Chociaż tyle dobrego. Bym się wkurzył. Nie, dobra, muszę być bardziej dynamiczny w tym. Ale jakby był reset od zera, to bym się naprawdę zirytował. Jak temu uciec? Dobra, zbiorę już tą znajdźkę ostatnią. Dobra, teraz się udało uciec. Dobra, atakuj, atakuj. Nie! To nie jest łatwe. Naprawdę to nie jest łatwe. Fajny boss. O! Ale to i tak poszło do przodu. No dobrze. Już koniec? Nie, jeszcze jedna runda. O, trzy razy teraz. Dobra, myślę, że po tej rundzie będzie już koniec. Co teraz? Na odwrót. Dobra. Op, op. Jest! Eureka. A w ogóle padrzy, nie? Jak się zbierze ten Grinding Chief, no ale tam Achievement Unlocked, proszę bardzo, Snake Charmer. Sporo tych śmierci miałem chyba, co? No 14, mniej niż w poprzednim poziomie, to ciekawe. Oczywiście mam Kinecta, więc mógłbym powiedzieć faktycznie to, co nam było podane. Fajnie. Ja, ile mnie to stresu kosztowało. Nawet sobie nie zdajecie sprawy. Udało się zdobyć ten totem. No i ten tam jakiś dziwny szaman odlatuje i jest dalej, oczywiście jest więcej poziomów. To był Underworld, teraz jest Middle World, pewnie będzie jeszcze Upper World. Mam nadzieję, że wam się to podobało, tyle będzie w tym odcinku. Dajcie znać, czy są jakieś konkretne gry z inboxa, które chcielibyście zobaczyć u mnie. Ja posiadam jeszcze kilka pozycji, które na pewno będę chciał wam przedstawić, których nie ma nawet. Nie wiem, czy Kalimba jest na PC, wydaje mi się, że nie. I mam jeszcze kilka innych takich pozycji, których po prostu nie ma na PC-tach. W związku z tym myślę, że dlatego to jest ciekawe, żeby sobie obejrzeć po prostu tego typu grę. Dajcie łapkę w górę, standardowo zostawcie komentarz, co sądzicie o tej grze. Mi się ta gra podoba, no jest strasznie przezabawna. Aczkolwiek nie wiem, czy będę miał cierpliwość, żeby zdobywać wszędzie te złote totemy, bo w tych dwóch poziomach to nie było łatwe. Także będzie ciężko. Powiem wam tyle, będzie ciężko. To jest bardzo fajnie wykorzystana mechanika, prosta mechanika w grze, ale bardzo fajnie zrobiona. Tyle z mojej strony, już się naprawdę odmeldowuję. Na razie.